Wczoraj, w setną rocznicę urodzin artysty, foyer Sowalskiego Ośrodka Kultury odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Tymoteuszowi Muśce. Obrazy olejne pochodzą ze zbiorów własnych galerii i jest ich ponad 50. Pracy Tymoteusza Muśko w naszych zbiorach jest liczniejsza. Posiadamy około 1000 rysunków jego, różnych cykli, różnych prac, różnych technikach rysunkowych wykonane. Ołówkiem, kredką i temu podobnych. Zbiory będą sukcesywnie eksponowane w Suwałkach, a także w innych miastach w Polsce. Ośrodek chce w ten sposób uczcić pamięć o artyście i przy okazji wypromować jego twórczość. Był artystą prymitywnym, jeśli można tak określić, samoukiem, samorodkiem, artystą, który w dwóch jakby światach kulturowych tworzył. Ponieważ jego prace nawiązują do kultury prawosławnej i do kultury katolickiej, chrześcijańskiej naszej tutaj. Także to też ma swoje znaczenie. Był powszechnie nazywany Nikiforem Północy, suwalskim Nikiforem. Takie porównanie do Nikifora troszkę może nie jest zbyt fortunne, ponieważ Nikifor to Nikifor po prostu, ale tak się przyjęło często mówić, może z racji tego, że nie wszyscy znają Muśkę i żeby właśnie pokazać jego również wielkość, jego wartość, no to takie porównanie przyjęło się. Wystawa jest różnorodna. Możemy na niej oglądać portrety, sceny rodzajowe, batalistyczne, wiejskie i miejskie pejzaże. Powstały na plenerach malarskich, a także w pracowni plastycznej Wojewódzkiego Domu Kultury pod okiem Jadwigi Błaszczyk-Jurkonis. Zaskakują widza swoją prostotą, szczerością i dramatyzmem. Tymoteusz Muśko urodził się w Rosji. Ciekawe jego życie było, ponieważ też przeszedł szlak wojenny, pod Berlinem wojował, także tam też doznał kontuzji, był człowiekiem ułomnym, ciężko mu było się wysłowić, bełkotał bardzo, miał po prostu problem, miał sparaliżowaną jedną część ciała. Malował lewą ręką, co też jest ciekawą sprawą. I oczywiście często widziany z papierosem w ustach, to jest jego jakby atrybut nieodłączny. W pewnym okresie swojego życia był pensjonariuszem Domu Pomocy Społecznej Kalina. Ostatnie lata spędził w Węgorzewie, gdzie zmarł. Wystawa prac suwalskiego prymitywisty czynna będzie do końca roku.